Władysław Kopaliński, letnie czytanie, kot w worku, czyli z dziejów, powiedzeń i nazw. Trzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Uważa się powszechnie, że odpowiedział tak Napoleon Bonaparte na pytanie, jakich to trzech najważniejszych rzeczy trzeba do prowadzenia wojny. Oczywiście nikt nie może dowieść, że Napoleon tego dobrze za jego czasów znanego powiedzenia nie użył. Nie był on wszakże jego autorem. Był nim także Włoch z pochodzenia i także oficer francuski Gian Jacopo Trivulzio, marszałek Francji. Gdy w roku 1499 Ludwik XII zapytał go, jakiego uzbrojenia i zaprowiantowania potrzeba dla zdobycia księstwa Mediolanu, odpowiedział: Sir, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Odchodząc jednak od strony formalnej, stwierdzić wypada, że ta odpowiedź Trifulcja jest tylko przeróbką znacznie dawniejszego, bo pochodzącego z połowy IV wieku przed naszą erą, powiedzenia wielkiego ateńskiego mówcy i działacza politycznego Demostenesa. Kiedy go zapytano, jakie są trzy najważniejsze rzeczy w sztuce krasomówczej, powtórzył trzykrotnie wyraz hipokryzis. To greckie słowo w swej długiej historii znaczyło kolejno odpowiedź, przemawianie, deklamację, grę na scenie i udawanie. W znaczeniu dzisiejszym hipokryzja to właśnie obłuda, dwulicowość, nieszczerość. W ustach Demostenesa znaczyło to oczywiście, że nauczyć się krasomówstwa można tylko przemawiając, przemawiając i jeszcze raz przemawiając. Znając już ten wzorzec, łatwo rozpoznamy dalsze odmiany. Oto na przykład jeden z przywódców rewolucji francuskiej, Danton, przemawiając w sierpniu roku 1792 we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, oświadczył, że tylko trzy rzeczy mogą zbawić Francję. Odwaga, odwaga i jeszcze raz odwaga. W 1835 roku polityk i patriota irlandzki Daniel O'Connell, przemawiając do wyborców w Dublinie, powiedział, że trzy rzeczy mogą wyzwolić Irlandię – agitacja, agitacja i jeszcze raz agitacja. Nie bez racji nazywano go później wielkim agitatorem. Wreszcie Leon Gambetta, polityk francuski, przemawiając w roku 1872, powiedział, że trzy rzeczy potrzebne są do osiągnięcia sukcesu. Praca, praca i jeszcze raz praca. Historia tej formuły jest klasycznym przykładem, jak to z powiedzenia zaskakującego trafnością i lapidarnością tworzy się w ustach kolejnych naśladowców banalny frazes.